Za zamkniętymi drzwiami pokoju doktora Wincentego Żmudy, w strzaskanym pokoju stoi strzaskany mężczyzna. Wszędzie są porozrzucane książki, papiery, wywrócona szafka, powysuwane szuflady. A po środku stoi blada sylwetka człowieka, który zaczyna życie od nowa, zaczął życie trochę nie dalej niż 12 godzin temu. Minęła pierwsza noc w jego nowym wcieleniu. Być może trzecim, a być może nie wiadomo którym. I ten mężczyzna stoi teraz w gabinecie. Musi podejmować dalsze decyzje. Dobra, Wincenty, co robisz? Która jest godzina? Jest jakoś wcześnie. Jest strasznie wcześnie. Ja mam wrażenie, że pamiętam, że dzwony dzwoniły na szóstą, znaczy ten... coś w rodzaju kurantu było grane w Srebrniewicach. Bo ty zerwałeś skoroświt, niezbyt dobrze spałeś i ja mam wrażenie, że może być nawet 6:45, 7, także... Jeżeli okay. To jest instytut naukowy, mam wrażenie, że mogłeś przyjść bardzo, bardzo wcześnie i poza portierem nie wiem, czy kogoś zostaniesz. Mhm. Ale jest dzień pracujący, więc to jest kwestia czasu. No. Okay. Or is it? Okej. Okay. Pytanie moje jest takie w takim razie. Ktoś tu się włamał. To wiemy. I czy jestem w stanie stwierdzić, przez co weszli? Wszedł, weszli? Tak, twój udany rzut na analizę sprawił, że zapaliły ci się dwie lampki. Ktoś kogoś podsadził, żeby wejść po drzewie. Gałąź i okno. Tak, i teraz no, dwie lampki, to pierwsze sama się rozwiązuje, jeden pomógł drugiemu i weszli po drzewie. Drugie pytanie, w jaki sposób weszli przez okno bez wybijania szyby, nie? Okej. Okay. Odciski butów na błocie i jeden taki elegancki odcisk buta akurat na jakimś papierze, który się zsunął, sugeruje, że jedna stopa była krępa i masywna, druga mniejsza i szczuplejsza. Mm-hmm. Dwie osoby były w tym pomieszczeniu. I okno nie jest wybite. Nie. Ono zostało tak jakby pchnięte, firanka lekko powiewa, do tej chwili jest niedomknięte. Jak wchodziliśmy tutaj z rudą z portierni, to drzwi trzeba było otworzyć kluczem. Zgadza się. Czy to widzę, kiedy nastąpiło to włamanie mniej więcej? W sensie to było wczoraj, czy mogło nastąpić tydzień temu, czy nie wiadomo? Nie przychodzi mi żaden motyw do głowy, który mógłby ci to potwierdzić. Mhm. Ewentualnie, jeśli pomieszczenie byłyby jakieś gazety czy papiery z podpisanymi datami, no to można by stwierdzić jakby, jakie je było najnowsze. Bo jeśli wszystko było zamknięte, okna, drzwi, to by się nie kurzyło jakoś bardzo. Więc po warstwie kurzu nie można by chyba dojść do takich rzeczy, albo nieprecyzyjnie przynajmniej. No nie wiem, ani stopień zaschnięcia błota, ani nie wiem, temperatura w pokoju raczej nie przekonują mnie do tego, żeby przekazać ci jakąś taką informację, która dobrze ci pozwoli to datować. Wydaje mi się, czyli że raczej krócej niż dłużej, nie? Mhm, okej. Okay. Po wejściu do pomieszczenia okno było zamknięte? Po wejściu do pomieszczenia okno było uchylone. Uchylone. Czy ja przeszukałem pomieszczenie, jeśli nie, to tak robię teraz, całe pomieszczenie konkretnie, żeby na przykład sprawdzić, czy ktoś się w nim nie ukrywa. Teraz. Mhm. Mhm. No to jest taki moment, kiedy po twoim kręgosłupie spływa taka iskra elektryczna, kiedy uświadamiasz sobie, że tak naprawdę możesz tutaj wcale nie być sam. I czujesz, jak krew odpływa od kory mózgowej, spływa w głąb mózgu tak, żeby wzmocnić najbardziej pierwotne instynkty. No i z taką lekką duszą na ramieniu sprawdza rzeczywiście jakiś zaułek za szafą. Trochę sam się może śmiejąc z siebie liczysz do trzech i otwierasz szybko jedne drzwi większej szafy, ale po środku znajdujesz tylko książki i utensylia do pisania. Więc nie, w tym pomieszczeniu jesteś teraz sam. Powiedz mi jeszcze, co robisz. Ja może coś teraz dorzucę od siebie. Mhm. Jeśli już nie ma w tym pomieszczeniu nic, co można by jeszcze zauważyć, zakładam, że po analizie jestem zdania, że już nie można i po przeszukaniu, to sprzątam. Mhm. I
Sprzątnięcie myślę, że jest dobrym takim momentem, żeby z tobą pogadać, bo nie potrafię ci opisać każdego przedmiotu w pomieszczeniu, gdzie pracujesz. Natomiast jeżeli chcesz o coś pytać, pytaj, ja mogę coś opowiedzieć od siebie i potem jeszcze dorzucę jakieś tam rzeczy, które mogą wydawać ci się interesujące. Może ja zacznę i potem ty dołożysz od siebie. Więc teraz tak, to jest twój gabinet. Widzisz to po tym, że jest tam kierowane są jakieś pisma do Żmudy. W większości pisze do ciebie twój przełożony. Twój przełożony nazywa się profesor Roman Łukasiewicz. On jest jednocześnie dyrektorem instytutu. Wygląda na to, że z upomnień wynika, że prowadzisz zajęcia dla studentów. I dyrektor nie jest do końca przekonany o twoim zaangażowaniu. Delikatnie mówi, że mógłbyś być mniej opryskliwy dla studentów. W jakimś tam upomnieniu mówi, że to jest, że praca dydaktyczna jest równie ważna jak praca naukowa i że chciałby, żebyś znalazł w tym balans. To są najświeższe papiery na biurku, gdzieś tam z pierwszej połowy półrocza. Zaraz zbalansuję moją pięść na jego twarzy, to on się przekona mojej opryskliwości. Ale zanim to nastąpi, jeszcze zbalansuję inne informacje z tego pomieszczenia z tobą. Więc teraz pozostaje pytanie, co ty właściwie robisz? Widzisz, że w większości prac, które widzisz na ścianach, są to w większości fizycy. Fizyka i to fizyka mocno teoretyczna. Fale, magnetyzm, grawitacja. Fale, magnetyzm i grawitacja, moje trzy ulubione rzeczy. I dodatkowo, kiedy podnosisz jedną książkę, widzisz, że w dzienniku naukowym, którego nazwy nie będę podawał, ze względu na to, że pozostanie tajemnicą pomiędzy nami, widzisz, że też jest twoja publikacja. Okej. Zbierasz książki i wygląda na to, że... Teraz to było co? To był magazyn naukowy? Tak, magazyn naukowy. Chciałbym powiedzieć coś w stylu Nature, czyli taki prestiżowy, zagraniczny, angielskojęzyczny. Ja się spytać o prestiż, tak? Czy... Ale nazwijmy go, że to jest jakiś Journal of Physics, bliżej nieokreślony. Okej. Dobra, no ale nie jest to gazetka szkolna szkoły podstawowej numer 3. Gdzie przypinasz sobie do ściany, bo może... Tak. Przesyłam ci na Discordzie artykuł. Znaczy, przesyłam ci jego tytuł oraz jego biogram. Aha. In pursuit of... The Geistion. The Geistion. Myślę, że... Gestion. In the pursuit of the Geistion, evaluating the achievability of the Żmuda Ferkolb Paul. Grudzień 2019 w Żmuda P. Łuczak. Okej. Więc tak, więc P. Łuczak to jest ktoś nowy, bo to nie jest Łukasiewicz. Grudzień 2019, 3 lata temu, jestem doktorem i robię habilitację, więc jest szansa na przykład, że ta praca to jest mój doktorat. I jest jakiś Feuerkolb, który też jest pod znakiem zapytania. Dobra, ja przeglądam te prace i pytanie moje jest takie, czy ja posiadam swoją wiedzę? To znaczy, gdybym teraz miał zrobić wykład o fizyce na temat na przykład pracy, którą napisałem, czy byłbym w stanie? Wiesz co? Ja zrobiłbym to tak, że ze względu na to, że zajmujesz się wyjątkowo trudnymi rzeczami, w pierwszych dniach rozbicia jest z tym kłopot. I teraz przyznam szczerze, że musiałbyś przepracować swój własny artykuł, żeby przeczytać go ze zrozumieniem. I potem dopiero wyciągnąć implikacje z tego, o czym ty właściwie, na jaki temat ty właściwie pracujesz. Okej. Dobra, to porządkuję papiery dalej. A potem chcę zobaczyć, czy jest
Czy ja jestem na uczelni, gdzie przychodzą studenci? Chyba tak, skoro tutaj... Skoro mnie gonili za małe zaangażowanie na zajęciach dydaktycznych. No, jest to zasadna dedukcja w oparciu o to, co wiesz. Tak. Chcę znaleźć, czy jest jakiś grafik zajęć z studentami i żeby zobaczyć, czy i kiedy coś prowadzę. Tak. Przeglądasz dalej te rzeczy. I teraz od szafek przesuwasz się do takiego solidnego, dębowego biurka, które stoi na środku. No jest takie stare, już tam troszeczkę schodzi z niego z boków. Politura nie jest do końca dobrze zakonserwowana. No i właśnie spośród tych wywalanych szuflad, które ty układasz na miejsce, znajdujesz grafik i masz jeden wykład i jedne ćwiczenia w tygodniu. Okej. Okay. I teraz nie chcę przekręcić. Dziś mamy poniedziałek, bo zaczęliśmy grę w niedzielny wieczór. Właśnie, nie mam... Nie wiem. Dobra, ja sobie zrobiłem taką notatkę. Jeżeli to będzie retcon, to wybacz. Niedziela 9 maja to jest pierwszy dzień naszej gry. Czyli dziś będzie poniedziałek 10 maja. Czy w naszym świecie fikcyjnym jest inny układ dni, czy naginamy? Poczekaj. Źle to sprawdziłem, jak to przygotowywałem. Poprawiamy. Niedziela 8 maja. Poniedziałek 9 maja. Dwa dni, żeby nadrobić doktorat. Easy peasy. A jest co nadrabiać, bo w jednej z szafek, tak w takich luźnych papierach, gdzie właściwie ciężko powiedzieć, masz coś w stylu trudnopisów, jakieś tam jeszcze odcinki płacowe, które mniej więcej mówią o twoim wynagrodzeniu. Znajdujesz też artykuł. To nie jest opublikowany żurnal, tylko to jest coś w rodzaju twojej submission, czyli napisany przez ciebie maszynopis, który został zaakceptowany. I do tego jest dołączona adnotacja właśnie dyrektora Łukasiewicza, który nagradza cię nagrodą finansową pierwszego stopnia razem z doktorem Łuczakiem za drugą twoją pracę. Moja druga praca została napisana w listopadzie 2020. Ma podobny, ale nieco inny tytuł. Listopad 2020. Technological Limitations of the Existence of the Żmuda Fur Called Paul. Artykuł mówiący o tym, że nie da się wygenerować fal Fur Called'a. Żmuda i Łuczak znów. Listopad. Teraz poproszę cię o test podświadomości z trudnością 2. Test podświadomości z trudnością 2. 5 i 6. 11? 11. Podświadomość plus 0, czyli 11 razy no minus jest... trudność, jeśli jakaś była. Aha, no, trudność 2, czyli 9, to jest co sukces z konsekwencją, nie? Tak. Albo mniejszy sukces, znaczy tak. Patrzysz na ten papier i czujesz taką ferię różnych emocji. Chce ci się w sumie jeść, chce ci się pić, w sumie poszedłeś do łazienki i tak zastanawiasz się przypadkiem, czy tutaj gdzieś koło instytutu nie było jakiejś cukierni, która podaje świetne eklery i tak myślisz sobie, że w sumie nie bardzo jest sens tutaj dłużej siedzieć i może po prostu, nie wiem, poszedłbyś do domu, przecież masz jeszcze 2 dni do wykładu, jest tyle czasu, taka ładna pogoda, dzień taki długi, co po co pracować? Ale ponieważ to jest sukces, po chwili ta myśl mija. Podświadomość. Jest coś, co wiesz i mi nie mówisz. Jak ja cię dopadnę. No dobrze, easy peasy. To kontynuuję sprzątanie do momentu, aż gabinet będzie mniej więcej ogarnięty. To w takim razie, okej, czyli zajęcia i co mam w tę środę? Obie te rzeczy, czy pierwszą z nich? W środę masz wykład. W czwartek wykład. Masz ćwiczenia. Wykład masz wieczorem koło 18, w czwartek powiedzmy o 11. Czy jest gdzieś lista pracowników instytutu? Taka dostępna... Nie wiem, gdzieś wisi w tablicy. W twoim pokoju? Albo na korytarzu. Mogę się przejść po wydziale, tak żeby się przejść. Dobra. Z twojego pokoju w tym liście, gdzie Łukasiewicz przydziela ci większe pensum w tym roku, on daje ci znak, że przesuwa część z twoich zobowiązań dydaktycznych z doktora Jerzego Stewczyka. To jest jakiś inny pracownik instytutu. Tyle wydaje mi się z papierów w twoim pomieszczeniu.
Resztę jeszcze mógłbyś pewnie uzbierać, wychodząc z tego pomieszczenia. Więc teraz jeszcze właśnie rozumiem, że to jest jedno z twoich pytań, czyli faktycznie przejdźmy teraz do tego takiego twojego bardziej otwartego śledztwa. Czy jest coś, co chcesz z tego wywnioskować, czy jest coś, co chcesz znaleźć? Więc chciałem się spotkać z dwoma osobami w pierwszej kolejności. To jest Łukasiewicz i to jest Łuczak. Teraz pytanie... Nie, jeśli jestem na pracach razem z Łuczakiem wypisany, znaczy, że on prawdopodobnie żyje i ze mną współpracował. Kropka. To była wspólna praca, więc przy tym poziomie technologii raczej nie pracowaliśmy zdalnie przez Zooma, więc raczej podejrzewam, że on może istnieć, oddychać i móc rozmawiać i bym chciał też go znaleźć. Więc chcę znaleźć miejsce, które być może powie mi, gdzie można ich znaleźć. Na przykład, czy są w tym instytucie, czy mają pokoje, czy mają numery telefonów i tak dalej. Dobra, żebyś nie krążył w koło. Łuczak jest jedną z osób, które zaufanych osób wypisanych na notatce od ciebie do ciebie. Tak. Tak. O ile autor notatki jest zaufany, tak. Dobra. Ale czyli tak. W sensie pokojarzyłeś nazwiska. Tak. Dobra. A, w tym sensie, czekaj. A, dobra, bo to jest dwóch. W sensie jest... Łukasiewicz jest wcześniej wypisany, tak. Roman Łukasiewicz. Paweł Łuczak jest tutaj. Dobra. Z numerem telefonu. Co ciekawe, z numerem telefonu komórkowym i z kierunkowym na Polskę. Więc... Interesujące. No właśnie, bo w sumie rozgląda się to pomieszczeniu. Ono... Na jakie lata mniej więcej wyglądają meble? I sprzęty. Bo ja sobie wyobrażam taki głęboki wiek 20. No, bardzo dobrze sobie wyobrażasz. Masz takie wrażenie okay. I teraz, wiesz, bo to może być po prostu kwestia finansowania publicznego, że ten budynek został wtedy zbudowany, wtedy umeblowany i mniej więcej tak jak się toczy, to już tak do dzisiaj zostało. Tak. Ale ta intuicja twoja mniej więcej wizualna jest dobra. Okej. Dobrze. Znaczy niedobrze, bo to głównie na meble ze sklejki. Nie. No, tak dalej, tutaj ale... pozwól, że poprawię. Nie. Rzeczywiście ty musiałeś się umęczyć przesuwając krzesło i rzeczywiście te, wiesz, jeżeli by po prostu oskrobać i polakierować od nowa, to dębowe biurko mógłbyś przyszłym pokoleniom zostawić. No, to jest solidna robota. To jest początek XX wieku, a nie jakaś tam... Jeżeli myślisz o PRL-owskiej fuszerce, to nie. Dobrze. No to pytanie, czy Łuczak albo Łukasiewicz są... dostępni tutaj? Czy dzisiaj się pojawią? Czy nie mogę tego stwierdzić sensownie? Wiesz co? No co? No przychodzi mi do głowy pewnie rozmowa z portierką albo przejście po halach instytutu, nie? Dobra, chyba tak. Dobra, okej. Okay. To pomyślę w takim razie. Czy ja mam telefon tutaj w biurze? Myślę, że tak. Okay. Która jest godzina? Mniej więcej. Powiedzmy, że w takim razie po uprzątnięciu tego wszystkiego 7:40. 7:40. Poczekam do 8. Niech zna moją litość. I dzwonię do Jana Łobodowskiego. Według kartki, od kogo się to podaje, się za mnie, mój terapeuta. O, dzwonić porankami, idealnie. Przeoczyłem to, ale... Świetnie, no dobra. Bardzo szczęśliwy zbieg okoliczności. To zadzwonionego wieczoru. Muszę pozmieniać kolejność. Tak. Dobra, wyobrażam sobie ciebie siedzącego przy biurku, wsłuchującego się w sygnał aparatu. I już po kilku sygnałach po drugiej stronie słuchawki słyszysz taki trochę zmatowiały, starszy głos mężczyzny. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj pan Wincenty Żmuda. Pan Żmuda? Dzień dobry. Dawno nie rozmawialiśmy. W czym mogę panu pomóc? Czy zajmuje się pan sprawami rozbicia? Rozmawialiśmy o tym kiedyś?
Czy to znaczące milczenie, proszę pana? Ta cisza w słuchawce chwilę zabiera i on odpowiada... Tak, panie Wincencie, rzeczywiście pracowaliśmy w tym temacie i sporo rzeczy przepracowaliśmy. Czy chciałby się może pan spotkać, porozmawiać? Czy potrzebuje pan rozmowy? Tak, potrzebuję rozmowy. Niestety nie odpowiadam za decyzję mnie z wczoraj. Nie widzieliśmy się sporo czasu, proszę pana. Czy wczoraj wydarzyło się coś, o czym chciałby pan porozmawiać? Wczoraj wydarzyło się coś, o czym chciałbym się dowiedzieć. Nie to ostatnio rozmawialiśmy. Wie pan co? No, to już było... Nie chciałbym teraz przekręcić, ale... Ponad 2 lata temu... Wie pan, rozmawialiśmy... Ostatni raz, momencik. Słyszysz takie przekładanie kartek papieru. Na ostatniej wizycie był pan u mnie we wrześniu 2020 roku. Ale... No, pracowaliśmy z dużymi przerwami, ale no, prawie 2 lata. Od 2018, tak? Tak. Czy przyszedłem do pana po rozbiciu? Tak, i jeżeli dobrze rozumiem, wygląda na to, że chyba przytrafiło się do panu znowu. Można by tak powiedzieć. Proszę do mnie przyjechać. Dziś może po południu. Wie pan, ja doskonale wiem, że gdzie? Sprawy. On podaje ci adres swojej kliniki. Gdzieś tam jakaś zagubiona komórka mózgowa ci mówi, że już kiedyś notowałeś ten adres. Mhm. Dzielnica Złotego Wieku. Czyli będziesz musiał w jakiś tam sposób albo tramwajem, albo jakimś innym środkiem lokomocji się przedostać. Mhm. I spotkać się z mężczyzną, który podaje się za twojego terapeuta. Doskonale. Dobrze, dziękuję, do zobaczenia. Do widzenia. Dobra, idę do portierki. Ona już pozostawiła cię swoim własnym sprawom, więc znowu siedząc w okienku i teraz przeglądając jakąś gazetę i rozwiązując krzyżówkę, tak spogląda tylko na ciebie takim pytającym wzrokiem. To co... Trzeba ci kupić obiad, czy od razu możemy się ruchać? Pan Łukasiewicz dzisiaj będzie? No tak wiesz, spogląda na ciebie totalnie skonfundowana tym, co właśnie powiedziałeś, ale wyglądasz jak 7 nieszczęść i ona tak mówi: Pan Łuczek? Pan Łuczak? No, tak. Ja na myśli pana Łukasiewicza, ale pan Łuczak też mnie interesuje. Tak, pan Łuczak powinien mieć dzisiaj rzeczywiście spotkanie ze studentami o 11. Natomiast no, dyrektor przychodzi do instytutu najwcześniej na 15. Ale rzeczywiście on ma też dyżury w poniedziałki i w środy, więc jeżeli potrzebuje się pan spotkać, no to dzisiaj rzeczywiście będzie. Na które się umówiłem z terapeutą? Na popołudnie, czyli 16, 17, 14. No, okay. Wybierzmy, tak żeby ci pasowało. To pasuje mi 17 w tym momencie. Jakby możliwie późno mi pasuje. Południe się oficjalnie kończy o 18, mam takie poczucie. Tak, jakby to po prostu wiemy intuicyjnie wszyscy. To chyba czekam na Łuczaka w takim razie. Ogarniam swój pokój, sprzątam, czytam moją pracę, którąś z nich, ta, która wydaje się bardziej ciekawa. Dobra. Chcesz sobie... No dobra, to powiedz, którą w takim razie chciałbyś rozgryźć jako pierwszą. Czyli pierwsza, że... Czy było, że w pierwszej szukaliśmy, a w drugiej się zawiedliśmy? To przeczytam tą drugą najpierw w takim razie, bo być może ona streści tą pierwszą. Dobra, poproszę cię o analizę z stopniem trudności 6. Uuu, twardo.
chyba wychodzimy poza ustalone możliwe skalę trudności, co mi się podoba, więc nie możemy. Łamanie zasad jest najlepsze. Z trudnością 6. Roll. 3 i 3. Czyli 6, czyli to się kasuje z trudnością, czyli zostaje plus 5, czyli porażka. Chyba, że... A fuck it, forsuje za jeden stresu. Nie będzie tutaj. Co mnie szczególnie wkurza, to to, że tę pracę ja pisałem, więc wkurza mnie to, że ja się mądrzę przed samym sobą i myśli, że ja nie zrozumiem samego siebie. Pierdol się. 2 i 2. Pierdolcie się kości cyfrowe też. Czyli siedzę tam zestresowany, wkurzając się na siebie i ciskając papiery o ścianę. Gdyby to było Disco Elysium, potraktujmy to jako white check, a nie jako red check. To znaczy, jesteś wściekły na tą pracę i poza jednym stresem związanym z przerzuceniem, dopisz sobie jeszcze dodatkowe 2 punkty stresu. Jesteś ewidentnie rozdrażniony, coś się nie klei w tej pracy, a ty nie potrafisz jej zrozumieć. Co? Jeszcze, aha, jako konsekwencje tak po prostu? Tak. Powiedz mi 2 czy 1, bo skala jest taka do 5, więc... Tak, tak, to jest solidna skala. 2 to jest konsekwencja tej porażki i 1 to jest konsekwencja przerzutu. To jest bardzo duża konsekwencja. Tak. Czyli łącznie 3 stresu. Mhm. Czyli łącznie wchodzę na 5 stresu. A już miałeś stres? Tak. No to dzień dobry. Miałem 2, teraz nie pamiętam, czy to było, czy ja to je złapałem po obudzeniu się, czy sen coś zmniejszył, czy myśmy... Nie, wydaje mi się, że ty sobie dołożyłeś stresu, bo ty zjadłeś to nieświeże śniadanie. Tak mogło być. No nic, no jeśli tak się wszystko wydarzyło, to 5... Aha, można mieć max 5, 6 albo więcej wyklucza proces działania, czyli jeszcze mogę działać mając 5, tylko nie mogę się stresować. Pamiętaj, zachowanie spokoju jest najważniejsze. Sam to sobie napisałeś. Pierdol się, żmuda. Czekam spokojnie w fotelu i oddycham głęboko, czekając na łuczaka. Więc teraz tak, jeżeli chodzi o ten artykuł, to co z niego wywnioskowałeś, to jest to, że istnieje coś takiego jak taka cząsteczka, która nazywa się Geistion. I ona ma takie właściwości, że może być jednocześnie falą. I wtedy mówi się o falach Ferkolba. I teraz istnienie geistionów jest całkowicie hipotetyczne i potrzeba by bardzo silnie, żeby potwierdzić istnienie. I teraz wygląda na to, że z tego wynika, że z łuczakiem zbudowaliście taką maszynę i teraz z jakiegoś powodu uzyskiwaliście jakieś cząsteczki i nie udało wam się przetransformować tego w falę Ferkolba. To dla ciebie jest kompletna łacina na chwilę obecną. Jesteś wściekły, że nie dało się tego napisać prościej. Może jeżeli wrócisz do niego świeższym okiem, to jeszcze coś się uda z niego wywnioskować. Idę do portierki wyrwać jej oko. Nie, dobra, mam za dużo stresu. To jutro. Siedzę w fotelu. Oddycham głęboko. Cieszę się, czerpię radość z życia i czekam, aż przyjdzie, aż nastanie 11. Czytając w międzyczasie, może jak już się znudzę się po 5 minutach. U siebie w gabinecie? Tak. No dobra, no to w pewnym momencie zegar na ścianie wybija tą 11. Idziesz do sali wykładowej, czy szukasz gabinetu łuczaka? A, mój będzie wykład, dobra. To ja wcześniej idę, szukam gabinetu łuczaka wcześniej przed wykładem. Tak z pół godziny. Nikogo nie ma, drzwi są zamknięte. No próbujemy złapać przed wykładem. 10:30. Kręcę się ogólnie, kręcę się, próbując go. Wyobrażam sobie ciebie, wiesz, chodzącego po takim wąskim korytarzu z białymi ścianami, takie kwadratowe kafle, biało-szare, 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 takie na twój gust trochę zbyt łazienkowe, tak przy 5 przejściu wzdłuż korytarza o 10:40 jesteś już mocno o tym przekonany. O 10:55, kiedy już pokonujesz je 25 raz, zastanawiasz się, kto je kładł i dlaczego tak nierówno. Przychodzi 11, a łuczaka nie ma.
Okej. Okay. Znaczy już bliżej 11, to zbliżam się do sali wykładowej w tym razie, mm-hmm. nie do gabinetu. Mm-hmm. I widzisz, że tam siedzi kilkunastoro młodych studentów, ubranych dosyć elegancko. Dominują trochę mężczyźni, tak wydaje ci, że około 3/4 grupy to są młodzi mężczyźni, reszta to są młode dziewczyny. Dziewczyny są ubrane w bluzki, w spódnice, tak dosyć skromnie, przeglądają notatki. Mężczyźni, młodzi dżentelmeni, ku twojemu zaskoczeniu, mają pełne skórzane buty, eleganckie garniturowe spodnie, marynarki, czasami pod spodem sweter, czasami pod spodem tylko koszula. I tam rzeczywiście wymieniają między sobą jakieś obserwacje na temat tego, co było na ostatnim wykładzie, i kiedy zbliża się godzina 11, zaczynają tak niecierpliwie zerkać na zegarki. W sumie tegośmy o rozbiciu nie zdecydowali, natomiast czy rozbicie sprawia, że jestem rozpoznawany przez osoby, które mnie znały wcześniej? Nie, do tej pory, teraz tą opowieść grałem na razie tak, że nie poznają. Że nawet twój brat, gdyby nie wiedział, że cię takim zostawił, to by się zdziwił. Ja dosyć tak mocno to interpretuję, że pomijając jakieś tam aspekty, których tam tej magicznej fizyki nie będziemy tłumaczyć, jeżeli osoba patrzy na ciebie, to dopóki ty się nie wykrystalizujesz, to ty rzeczywiście jesteś taki trudny do spojrzenia. Trochę nawiązuje do tego, co było w tym sezonie, gdzie ja grałem, tak, że to jest trochę tak, jakby patrzysz tak kątem oka i nie widzisz, że tak jakby tylko widzisz taki obrys. Tak, ale okej, ale po przedstawieniu się oni mogą sobie włożyć do głowy, że to jestem ja, i wtedy... Wiesz co, oni po przedstawieniu sobie muszą uwierzyć ci na słowo, że to jesteś ty. No tak, tak. Portierka tak, była tak bardzo zaskoczona, że cię widziała, ale dodała do dwóch, bo oni tutaj w instytucie wiedzą, że miałeś taką przypadłość. Możesz szybko stłuc jednego studenta, przebrać się w jego ciuchy i udawać, że jesteś osobą, która przyszła na wykład. Idę do gabinetu i dzwonię do Łuczaka. Przekręcasz numer. Przepraszamy, abonent jest czasowo nieosiągalny. Prosimy spróbować później. No dobrze. Niedobrze. Idę do portierni. Stęskniłem się za panią. Proszę przestać. Pan taki jest dzisiaj nieobyczajny. Pani lubi takich nieobyczajnych, prawda? Nie lubię. Wolałam pana z zeszłego tygodnia. Pan zawsze był taki miły i elegancki i taki był wcielony profesjonalista, a teraz naprawdę pana wypowiedzi są nieprzystojne. Bardzo proszę zachowywać się tak jak w zeszłym tygodniu. Myślę sobie, że już jest moja, widzę to. Łuczak. Pan Łuczak nie dzwonił może, nie zgłaszał, że go nie będzie? Nie. Przyznam szczerze, że no, powinien być lada moment, nic nie dzwonił, że go nie będzie. On... Wczoraj był. Wczoraj była niedziela, byliśmy wszyscy w domach, panie Wincenty. No, kto był, ten był. Proszę panie, niektórzy ludzie pracują. No, ostatni raz widziałem go w piątek. To rzeczywiście był na zajęciach. Pan Łuczak nie ma w zwyczaju się spóźniać, prawda? Nie. Pan parę lat temu to... Tak. Pan Stefczyk czasem, pan dyrektor wiadomo, ma swój własny dyrektorski czas i zegarek. Ale pan Łuczak nie, bo to pan Łuczak to jest inżynier, to tam wszystko musi być bardzo dokładnie zrobione. Nie, on już nie wiem. Widzę, że pani nie wie jeszcze zbyt dużo o inżynierii. Ale... Raczej zapas inżynierski sugerowałby, że powinien być wcześniej. No bo plus minus 15. No dobrze. Dziękuję za informację, kochana. I w takim razie, która jest godzina mniej więcej? 11:10. Pierwszy ze studentów z miną zawadiaki przemyka gdzieś za tobą i idzie w długą. Ej. On tak się prostuje. Słucham pana. On nie jest trochę pewien, z kim rozmawia. No,
tutaj wygląda na to, że chyba doktor Łuczak nie przyjdzie, więc no myślę, że... Wygląda na to, jest 10 po, nie 15 po. No chciałem tylko wyjść przed instytut, zobaczyć czy nie idzie, to tylko... Wiesz co, oczywiście. Ja tylko chciałem, jak byłem w takim wieku jak ty. No dosłownie tylko zerknę, przecież no nie uciekam z zajęć. Z taką miną szczeniaka przyłapanego na sikaniu w kącie. Chłopcze. Wiesz co, ja kiedyś uciekłem z wykładu o 5 minut za wcześnie. I spójrz, jak teraz wyglądam. On wybucha śmiechem, nie traktując poważnie twojej opowieści. No przecież zaraz wracam, spokojnie, no przecież nauka nie zając, mam całe życie przed sobą, tak czy nie? No zresztą można nadrobić wszystko z książek, no można przecież, proszę pana. Po to są instytuty, żebyśmy rozmawiali, ale też żebyśmy się uczyli samodzielnie. Statystycznie rzecz biorąc. A zresztą. Czyli dupa, nie wiem nic o swojej pracy. Wykład w środę. Południe. Czekam na szefa o 16. Być może szef nie został zamordowany. O 15. Tak, bo 16 potem. Moje mieszkanie jest na Złotego Wieku, prawda? Mhm. Czy ja mam przy sobie jakieś pieniądze, bilet, takie rzeczy? Wiesz co, ten prostopadłościan na twoim pośladku, który cię tak mocno zaniepokoił, okazuje się być portfelem. Więc kiedy wyciągasz ten miękki, skórzany portfel, to tam znajdujesz rzeczywiście dowód osobisty, który potwierdza twoje dane osobowe, jako pana Wincentego Żmudę. Czy jest zdjęcie w dowodzie osobistym? Tak, tak, jest zdjęcie w dowodzie osobistym. Spogląda na ciebie taki mężczyzna w siwawych włosach w okolicach 40 i takie rozczesane na boki, taka lekka grzywa. I rzeczywiście nawet do tego zdjęcia elegancki krawat, marynarka, okulary, takie trzeźwe, chłodne spojrzenie. Wygląda na to, że tak do tej pory wyglądał doktor Wincenty Żmuda. To czy ja mogę sobie przyswoić jakąś cechę wyglądu z tego zdjęcia? Bardzo proszę. Kurde, kusi mnie, że wziąć całość, ale nie wiem, czy można. Jak działa rozbicie, czy można? Czy mogę rzucić co, jakiś to test? Już powiedziałeś na poprzedniej sesji, że masz włosy ścięte na zapałkę, nie? Tak zrobiłem, no ale resztę. No, czemu nie? Jakiś test, coś? No właśnie nie pamiętam, co testowaliśmy. Mam wrażenie, że czy to jest jakaś forma integracji z samym sobą, czy to byłaby test podświadomości, czy... Ja mi się wydaje, że ciało prosi się o to, jakby... Już taka rzecz, jakby dostosowanie wyglądu. Dobra, to zrób test na tychże co, wytrzymałość? Albo sprawność. No, u ciebie to samo. To zróbmy, ale aż nie będę taki łaskawy. Jeżeli sukces będzie pełen, to sobie przyswoisz jakieś tam, powiedzmy, dwie rzeczy. Częściowy sukces jedna, a konsekwencja jeszcze na razie nic. Okej. Okay. A rzucajmy, raz się żyje. Trudność? Zero. 5 i 3 razem 8 plus 0 to 8. To czujesz, że jakaś część tego poprzedniego wcielenia jeszcze cały czas w tobie rezonuje. Co zabierasz, żeby być... co zabierasz ze sobą do tego rozbicia? Może oczy? Jest stalowo-niebieskie, zmęczone, lekko podpuchnięte oczy człowieka, który chyba zbyt dużo przy sztucznym świetle pracuje. Tak właśnie. Haha, bardzo śmieszne. No i oprócz tego w portfelu są pieniądze. Mhm. Pieniądze to są nowe złote, co jest dla ciebie dosyć może zaskakujące, może nie. Nawet myślę, że masz kartę kredytową, w sensie kartę płatniczą w dowolnym państwowym banku, czy tam polskim banku, który możesz sobie wyobrazić. Mhm. Nie masz fotografii. To są nowe złote. Masz pilnik do paznokci w portfelu. Taki mały pilnik. Okay. Służy do dłubania w paznokcie. W tej dzielnicy generalnie, bo to chyba już mogłem widzieć, chociażby jak brat płacił lekarzowi, chociaż nie, słuchałem ich, nie wiedziałem ich. Jakich pieniędzy się używało wtedy?
Czy to były przedinflacyjne stare złotówki? Czy jeszcze nie widziałem i nie wiem i jeszcze muszę... Myślę, że jeszcze nie wiesz. Jeszcze nie wiem. To tak, wychodzę z wydziału. Mówię jeszcze w portierni, że dziękuję, prosiłbym, żeby mogła, czy mogłaby pani zamknąć mój gabinet, tylko tak porządnie tym razem. Patrzę spod ełba. Nie sugeruję, że to pani zawiniła temu, że ktoś łamał się i ukradł dorobek mojej pracy wart miliony, ale... Jezus Maria, to przecież... Faktycznie powinniśmy, jeżeli coś zniknęło, no to przecież na policję trzeba zadzwonić. Trzeba będzie, tak. Prawdopodobnie. Zobaczymy. Wychodzę. Chcę znaleźć jakiś sklep albo kiosk, albo cokolwiek mają tam takiego. Mhm. Myślę, że musisz jakiś tam kawałek przejść pomiędzy tymi kamienicami. Mhm. Ale rzeczywiście znajdujesz jakieś takie drobne przedsiębiorstwo handlowe. Może powiedzmy, nie wiem... Jerzy Miłczyński, PPHU. Nie widzisz takich wymalowanych farbą. Dokładną nazwę, czym się zajmują, w którym roku zostali założeni. Ile pokojów ma ten budynek? Wiesz co, prześlę ci rzuty, które przygotowałem, bo wiedziałem, że najpóźniej na drugiej sesji pójdziesz do sklepu, więc zaraz ci je prześlę. Hmm. No i taki sędziwy mężczyzna właśnie przed sklep wystawia kolorowe skrzynki z warzywami i z owocami. Natomiast widzisz tam przez witrynę, że są artykuły papiernicze, może jakieś pojedyncze gazety, jakiś tam dziennik srebrniewicki. Chcę kupić dowolną pierdołę i rozmienić pieniądze, spróbować. Ja chcę zobaczyć, żeby oni wyjęli pieniądze po prostu, żebym zobaczył, czego używają w tej dzielnicy. Dobra. Szybka dedukcja pozwala ci wywnioskować, że to nie są te same pieniądze. Z jakiegokolwiek powodu widzisz, że te banknoty, którymi oni się posługują, są jednokolorowe, czerwone, zielone, niebieskie. Nominały mają podobne, aczkolwiek dużo niższe. Nie, że ty masz banknoty na przykład 10, 20, 50, 100, 200, natomiast oni mają nominały 1, 2, 5, 10. I to są zarówno takie monety, jak i takie banknoty. Natomiast to, co jest dobrą wiadomością dla ciebie, to jest to, że ten mężczyzna coś tam podsmokał, pokiwał głową, ale ostatecznie... Czy oni płacą pieniędzmi z Monopoli? Taki stawia ci na głowie taki wielki zielony hotel, tak, bo wypełniłeś tą ulicę. Wow, zielone były domy, czerwone były hotele. No, w mojej wersji białe były domy, a niebieskie, a zielone były hotele. Ale ja miałem Eurobiznes, PRL, no właśnie. Tego. No właśnie. Czy chcesz zainkubować myśl o kolorach Monopoly? Chyba nie. Bo to potem muszę jakoś ją weryfikować, prawda? Muszę jakoś ją drążyć sensownie. Ej, a czy mogę Czy mogę zainkubować myśl, dojście do tego? Efekt żmudy i ferkolba? No pewnie. Co byś chciał zainkubować? Właściwie tylko ogólną, czym jest... W disco mogłeś pewne rzeczy rozpracować, na przykład przypomnieć sobie miejsce, w którym mieszkasz. Mogłeś sobie przypomnieć gabinety myśli. Dobra, to brzmi super. Tylko pewnie nie, bo teraz tak, jest efekt ferkolba albo jest biegun żmudy ferkolba. Co byś chciał rozkminiać? To późniejszą. Czy mam poczucie, że któraś będzie prostsza? Fale Ferkolba są... Pierwszy artykuł był w poszukiwaniu Geistionu i tam ewaluowałeś istnienie bieguna żmudy Ferkolba, a już zaledwie rok później opublikowaliście artykuł o tym, że ograniczenia technologiczne sprawiają, że jest to niemożliwe. Okej, w drugim są fale. Czy ten drugi jest prostszy? Bo w drugim jest o falach, tak? Nie. Czy to jest w ogóle obok, czy ja teraz mieszam? Nie, obydwa artykuły są o tym biegunie. Natomiast tam przemykają też w tle te fale i cząsteczki. Fale Ferkolba jako fale, Geistiony jakie cząsteczki. Weźmy najprostsze fale na... do inkubatora myśli. To teraz powiedz, jak byś to chciał zrobić, bo na przykład masz zainkubowaną tą myśl zawód podnosiciel. Za każdym razem, kiedy robisz rzeczy związane z podnoszeniem emocjonalnym, intelektualnym lub fizycznym, będziemy tam atrybuować punkt. Tutaj mam trochę poczucie, że nawet nie wiem, czy nie powinno to działać na odwrót, że powinieneś karmić tą myśl ekspami i jeżeli na przykład wybierzesz 3 ekspy, to myśl się kończy. Jest to co prawda odwrócenie systemu na głowę, ale nie wiem, czy wiesz, dlaczego mam taki pomysł, nie? Bo tutaj tak jakby jest dokładnie na odwrót. Karmisz myśl, żeby dostać wiedzę, a w takich innych rodzaju myślach
wykonujesz rzeczy, żeby dostać benefity, żeby tak, dostać ekspa? Widzę jeszcze, można zrobić tak, że kiedy w jakiś sposób doczytuję o tym temacie albo dowiaduję się o tym temacie, to myślę skarmiona, ale może być, że za expo. Widzę opcję tak, że karmienie tej myśli expem zmniejsza trudność testu na zrozumienie tematu. Wiesz co, żeby nie komplikować systemu nadmiarem, zróbmy to klasycznie, to znaczy myśl Falefer Kolba, za każdym razem, kiedy będziesz wchodził w interakcję z tym zjawiskiem, będziesz odkładał tam expy, nie? Myśmy to chyba nie wiązali tego z expem jako taką. No, ale 3 razy musi to pytanie paść, nie? No dobra, to poprzestańmy przy tym, że faktycznie jak 3 razy w jakiś sposób znajdziesz jakieś odpowiedzi, które będą karmiły to pytanie, to myśl będzie zakończona. Mhm. Paść w takim sensie, że coś musi się znaczącego wydarzyć, działanie albo jeśli rozmowa, to jakaś taka ze stawkami, a nie taka z panią warzywniak. O, co pani sądzi o falach Ferkoba? A, nie wiem, fale to ja na morzu widziałam doskonale. Punkt expo. Kurde, dobre. Właśnie się pozbawiłeś jednego expo, bo bym to totalnie zaakceptował. Tak. Jadę do mojego mieszkania. W takim razie, skoro mam pieniądze, to mogę kupić bilety w komunikacji, żeby to poszło w miarę szybko. Mam nadzieję, że zdążę do mieszkania, żeby je zobaczyć i ogarnąć i zdążyć wrócić na 15 na Łukasiewicza. Taki mam plan. Czy jest on wykonalny? Tak, myślę, że pewnie koło tam 30-35 minut tramwaj plus piechota i powinieneś być przy mieszkaniu. Pamiętam, że na pewno Wojciech ma zapasowe klucze. Wziąłeś je pewnie ze sobą, tak żeby mieć w razie czego klucze do własnego mieszkania. Mhm. No i twoja ciekawość prowadzi cię do dzielnicy Złotego Wieku, gdzie pomiędzy rozsądnie rozsadzonymi drzewami w paczku, pomiędzy takimi elementami zieleni, znajdują się niewysokie bloczki sięgające może 4. piętra najwyżej. No i wchodzisz do takiego pomalowanego na biało, oznaczonego dużą literą, dużą cyfrą z boku kilkuklatkowego budynku. No i rzeczywiście wchodzisz do góry, przechodzisz przez wiatrołap. Już na 2. piętrze, kiedy wchodzisz po szarej klatce schodowej, znajdujesz drzwi do swojego mieszkania. Wsuwasz taki klucz przeciwwłamaniowy w zamek i z takim szczękiem przekręcasz zamek w tych brązowych drzwiach. Wchodzisz do mieszkania. Eleganckie, sprzątnięte, nieduże, dwupokojowe mieszkanie. Dwupokojowe. Z początku, powiedziałbym, lat 2000. Świeżo wycyklinowany parkiet w drobną klepkę, pomalowane na biało ściany. Meble tanie, ale wydaje się, że nowe. Kuchnia, przedpokój, łazienka, salon i sypialnia. Mhm. To co czujesz, to, że można by tu wywietrzyć, ale twój układ nerwowy przyjmuje z taką przyjemną konstatacją, że wszystko jest tutaj bardzo elegancko poukładane. Masz takie poczucie, że właściwie wiesz wszystko, gdzie leży, że jak sięgniesz tutaj, to będzie kawa, a jak sięgniesz tam, to będzie mop, a na pewno pod zlewem, jak w każdym polskim domu, musi być śmietnik. No tak. Ogłusz sobie jeden stresu. I powiedz mi, co chciałbyś zrobić. Czy prawdopodobnie mieszkałem tu dłużej, skoro mam tyle wspomnień i odruchów z tym miejscem związanych. Chcę zobaczyć, czy tu są jakieś dokumenty, coś podpisanego, zdjęcia, jakieś kluczowe przedmioty. Pospiesznie chcę to mieszkanie przejrzeć. Nie chcę się spóźnić przede wszystkim. Dzisiaj chcę, tak liczę czas dość ostrożnie, żeby się wyrobić na spotkania, rozmowy i tym podobne. Więc nie chcę zasiedzieć się, ale chcę zobaczyć, czy nie ma... No właśnie, nie wiem czego sam, więc po prostu sprawdzam, co jest w tym mieszkaniu. Mam dla ciebie jedną złą wiadomość, bo to mieszkanie jest takie swojskie i czyste, i sprzątnięte, i uporządkowane. Natomiast ktokolwiek tutaj mieszkał, miał mentalność gościa hotelowego. Mhm. To, jak niewiele jest tutaj pamiątek, które pozwolą ci wrócić do siebie, jest szokiem. Mogę ci poopowiadać, co znajdujesz, natomiast mogę dam ci znać od razu, że nie ma tam żadnych zdjęć. Mhm. Spoko, brak informacji z informacją. Teraz chcesz posłuchać?
No tak, jak masz, tak, tak, tak. Więc teraz, jeżeli chodzi, zaczynasz na początku w tym przedpokoju, gdzie wisi takie lustro, w którym możesz przejrzeć swoją zamazaną sylwetkę i swoje nowo nabyte oczy, które spoglądają na ciebie uważnie, chłodnie i analitycznie. I widzisz, że tuż przy drzwiach od jakiegoś czasu jest przywiercony stojak na rower i w pionowej pozycji przykręcona miejska damka. Ten rower z taką wysoką kierownicą, na którym się jeździ w taki wyprostowany sposób. Koło niego... Czy miejska damka, czy w tym osiedlu, w tej kulturze i tak dalej, mężczyźni na takich rowerach jeżdżą, czy niespecjalnie? Nie genderyzowałbym tego roweru. Myślę, że to jest męski rower. Jest czarny, więc pewnie nie. Nie powiedzieli, że damka, także po prostu pytam, czy to jest wskazówka, jasne, że jakaś kobieta tu mieszka? Nie. Zresztą znaczy, może inaczej. Musiałbyś, że tak powiem, czytać w umyśle mistrza gry, żeby zgadnąć. Więc załóżmy, że raczej nie zakładasz tego. Twoja wybitna umiejętność analizy pozwala ci stwierdzić, że męski tyłek również zmieści się na tym siodełku i męskie dłonie dosięgną do... Może jest praktyka, że mężczyźni po prostu, że jest to damka, mężczyźni na takich rowerach naprawdę nie jeżdżą. Rozumiem. Tak naprawdę podpuszczam cię, wyjedziesz na ulicę i wszyscy zaczną się śmiać i pokazywać cię palcami. Po prostu chcę ci przekręcić ten stres na szóstkę i cię wykręć. To dlaczego mi zabrałeś jeden punkt? Dobra. No już byś teraz dostał dwa. A i jeszcze potknę się na ten rower, rower się przywróci i akurat wpadnę twarzą w kupę, która tam leżała dokładnie w tym miejscu na ulicy. Z takich rzeczy jest również chiński odkurzacz automatyczny. Mały, biały dysk, który po naciśnięciu guzika zacznie przesuwać się po podłodze i sprzątać i wciągać wszystkie odpady. Okej. Okay. Z przedpokoju, poza tym, że są tam jakieś ciuchy, które są do twojej dyspozycji, co tylko mi powiesz, to może tam być. No, przechodzisz pewnie jako następny pokój salon. I ten salon to jest taki, daje ci takie poczucie aura takiego kawalera. To znaczy mało mebli, meble tanie, jest niewielki telewizor. Jeżeli chodzi o elektronikę, możesz mi powiedzieć, czego się spodziewasz po sobie w domu. Widzisz, że jest mocno rozwalające się opakowanie gry Carcassonne oraz prawie nowe, świeżo rozfoliowanie osadnicy z Katanu. Wygląda na to, że jedna jest dużo więcej grana i ma dodatki, a druga prawie nietknięta. I teraz otwierasz jedną szafkę koło telewizora i ku twojemu zaskoczeniu wysypują się z mniej małe plastikowe breloki. Okej. Okay. To Tamagotchi. 11 sztuk. 11 sztuk? To okej. Okay. Mają baterie? Przeglądasz większość z nich i tylko na ostatnim znajdujesz, że zapala się szkielet hodowanego węża, który zginął niekarmiony, a teraz bateria wydaje z siebie ostatni smutny pisk i Tamagotchi umiera i ekran gaśnie. 11 do zera, śmieciu. Wychodzisz już prawie z salonu, kiedy widzisz, że koło barku, w którym jest tylko szkło i nie ma żadnych butelek, znajdujesz coś, co w pierwszej chwili wydaje ci się być żetonem krupierskim z kasyna, ale widzisz na nim napis 36 miesięcy i pewnie zgadujesz, co to jest za rodzaj żetonu. Ja nie wiem w szczegółach, ale anonimowi alkoholicy, czy ktoś taki ma, że żetonują tak, miesiące trzeźwości. Tak, w sensie przyjmijmy, że jest to jakaś tam grupa trzeźwości, która daje tego rodzaju żetony. Czyli nie powinienem świętować piciem alkoholu raczej. Z salonu przechodzisz do sypialni, a w sypialni na prostym ikeowskim łóżku leżą dwie książki. Dziennik Bridget Jones, Helen Fielding oraz pierwszy tom teorii pól kwantowych Stevena Weinberga. Oceniam obie te książki na podobny poziom szczytności. Co jeszcze zostało? Kuchnia i łazienka, gdzie idziesz? Nie, ważne jest pytanie, czekaj, czyli z dwóch gier planszowych, które posiadam, która jest bardziej zużyta? Carcassonne jest na ilu graczy na pudełku? Jaka jest dolna granica graczy? Czy to jest gra dla jednej osoby, czy przynajmniej dwóch, albo więcej? Od dwóch do pięciu graczy. Ale z dodatkiem Hrabia Król i Bandyta nawet sześciu graczy, a ty masz trzy dodatki, to jest jeden z nich. Ty imprezowa bestia. To jest ważna informacja przecież. To oznacza, że często spotykałem się z grupą osób. Mhm.
Teraz zrób sobie rzut na podświadomość, taki flashback, że po prostu rozpakowujesz tą grę, nie masz z kim grać, płaczesz i odkładasz ją na półkę, dlatego taka zużyta. Tak. Nie, specjalnie. Już wiedząc, że zamierzam się rozbić, to siedziałem przez tydzień, pocierałem żetony o stół, żeby dać sobie nadzieję, tak. Najgorsze jest to, że nienawidziłem Carcassonne, ale stwierdziłem, że to jest tak dobra gra, że w ogóle z powodu mojego rozbicia ja... Dlaczego nie możesz polubić tak genialnej gry? Starłem żetony, żeby sobie wmówić, że miałem znajomych i grałem w tę grę i potem się rozbiłem, żeby... Dokładnie ten moment teraz jest tym, do czego to wszystko dążyło i o co chodziło. Wszystko dla Carcassonne. Czy widać po stole, czy jakoś wygląda? To jest daleko idące spostrzeżenie, ale... Starty od siedzenia przy nim, od grania w planszówki, czy przy tym stole siedziano i... Wiesz co? Nie. Wiesz co, jestem gotów na pewne ustępstwa z tego tytułu, że masz 5 analizy. Ja wyobrażam sobie twojego bohatera, który nachyla głowę i patrzy pod światło na stopień wytarcia po prostu włókien, czy niektóre włókna nie są krótsze niż inne. Aczkolwiek sam bym mógł argumentować, że od tego jest spostrzegawczość, a nie analiza. No, wiesz co, niby tak, bo znaczy, jesteś inaczej, to nie jest tak, że ty to zobaczysz czy nie, nie? Tylko jeżeli masz czas, żeby to przeanalizować, no to po prostu dojdziesz do tego. Spostrzegawczość to jak ktoś przemyka w cieniach za tobą, nie? A jeżeli chcesz przeszukać fabrykę z latarką, to już można by rozmawiać o analizie, nie? Fair enough, chociaż ja bym łapał takie rzeczy pod... Bo patrzę pod Disco Elysium, myśmy przypisali, że analiza to jest logika i visual calculus, więc tam nie ma... Logika nie robiła takich rzeczy. Visual calculus już zobaczone przez ciebie dowody łączył w całość. Czy na pewno? To brzmi właśnie zupełnie jak visual calculus. Ale też nie robimy, wiesz, nie robimy nie robimy Disco Elysium, tylko robimy jakiś tam trybut i wariacje. Nie, yes, moim zdaniem analiza ogarnia wszystkie czynności kiedykolwiek istniejące. Z najwyższym statem. Tak. Z wyjątkiem może jednej rzeczy, czyli tego, co podchodzi pod opanowanie. To czasem opanowanie to ogarnia. W sensie, ile tutaj ludzi bywało? Czy faktycznie tutaj przychodziły osoby, czy przychodzili znajomi? Chcę się upewnić, bo zużyte Carcassonne na to wskazuje. Myślę, że mogli tu być goście, ale po raz kolejny największym wrogiem Wincentego Żmudy okazał się Wincenty Żmuda. Mój swój nawyk sprzątania tego do stanu fabrycznego, tak jakby właśnie można było zdać ten pokój gościom hotelowym, zapala lampki wątpliwości, przenikliwa jest twoja analiza. Okej, bo myślałem właśnie z tym, że jeśli traktowałem to jak hotel, na zasadzie przychodzenia tutaj rozumiem tak, żeby się przespać i potem do pracy i wracam za tydzień się przespać, to w tym kontekście mnie trochę dziwiło, że tu mogło być... zapraszania znajomych na planszówki do domu jednocześnie. Więc jakby upewniam się, że obie te rzeczy są... Myślę, że to mogli być goście. Wincenty Żmuda zatrudniał regularnie 4 prostytutki i kazał im grać w Carcassonne. Chyba tyle. Chyba, że są jakieś na przykład umowy na mieszkanie gdzieś leżą albo coś takiego w jakimś miejscu, gdzie mógł wyciągnąć daty, od kiedy ono jest. Chociaż ja zgaduję, od kiedy ono jest. No, od kiedy ono jest? Obstawiam, że ono jest od 2017 roku. Nie, nie jest. O, nie jest? Skąd to wiem? Nie jest to stąd, że znajdujesz umowę najmu. Wynająłeś to mieszkanie, nie jesteś jego właścicielem. Przeprowadziłeś się w maju 2019 roku. Okej. Okay. No czyli może ciężki rok po rozwodzie i rozbicie i potem... Mieszkanie przy ogarnianiu się. Ono jest wynajmowane. Tak. Czy jest właściciel napisany? Powinien być. Tak, to jest po prostu wynajęte mieszkanie od właściciela, który robi to tylko w celach zarobkowych. Czy jest to Janusz Tarczyński? Nie. Okej. Okay. Zamykam drzwi. Kończę oglądanie, sprzątam, zamykam drzwi od zewnątrz i wracam do instytutu na 15, żeby się wyrobić. Dobra. Jedyne co cię zastanawia, to jest to, że czasami czytywałeś, z tego wynika, książki różne, ponieważ w toalecie... Przy toalecie
są medytacje Marka Aureliusza oraz Złota Myśl na każdy dzień wydawnictwa Brylantowy Umysł. Prysznicem jest grzyb, a w pralce trzeba by wymienić uszczelkę. W kuchni... Jak w każdym domu. Skoro tak mówisz. No przecież. A w kuchni, poza mikrofalą, zamrażalnikiem pełnym mrożonek, dużą ilością taniej kawy oraz jedną zeschniętą, źle zamkniętą kawą premium pocałunek z Hawany oraz niedojedzonym opakowaniem śliwek w czekoladzie, nie znajdujesz już nic, co zwróciłoby twoją uwagę. I odzywa się na chwilę twoje ciało i mówi: śliwki w czekoladzie. Dawaj. Masz rację, co za psychopata ich nie dojadł. Śliwki w czekoladzie, zjedz je teraz. Darmowy cukier, kandyzowane owoce polewane czekoladą, czy jest coś lepszego? Zawsze mogłeś sobie wynagrodzić w ten sposób progresy naukowe albo porażki. Dawaj to gówno. Mogły być także pełne kokainy. Jest tylko jeden sposób, żeby sprawdzić. Twoje ciało puszcza do ciebie parę brwi w zalotny sposób. Zróbmy tak. Wezmę je ze sobą, ale teraz ich nie zjem. To bardzo zły pomysł. Mam lepszy plan. Nie bierz ich ze sobą, tylko je teraz zjedz. Czemu miałbym ci zaufać? Zawiodłeś mnie rano przy mleku. Kalorie, tłuszcz, cukier. Tutaj to jest prosta matematyka. Im więcej, tym lepiej. Dajesz, stary. Co ty wiesz o matematyce? Co ty wiesz o kaloriach? Wcinaj te śliwki. Nawet miałem na nie ochotę. Ale wkurwiasz mnie, więc mam ochotę cię potorturować. Widzisz, że w prawej ręce trzymasz worek ze śliwkami, nagle twoja lewa ręka zaczyna powolutku grawitować w stronę tego woreczka, białego opakowania. Chcę się opanować. Okej. Tak? Testować? Nie testuj. Ręka wjeżdża z powrotem do kieszeni spodni. Ciało! Śliwki są ciało. Twoje i tylko twoje. Ciało. Widzę, że musimy sobie jeszcze wiele wyjaśnić. Nawet ja nie zjem tych śliwek i nawet nie dlatego, że one są tuczące, czy dlatego, że są kaloryczne, czy że to jest, nie wiem, są rakotwórcze, bo cukier. Ja zrobię to z czystej zawiści wobec ciebie. Bo wytrzymam więcej niż ty, więc... Zrozumieliśmy się? Doskonale. W tym momencie twoje opanowanie zakłada knebel ciała i słyszysz takie... Po czym zapada cisza. Doskonale. Nikt jeszcze nigdy człowiekowi się złego nie wydarzyło od ignorowania sygnałów jego ciała. Idę na wydział fizyki. Do dyrektora? Do dyrektora. Potężne, dobrze udekorowane drzwi do największego pokoju w instytucie, które oczywiście muszą należeć do intelektualnego samca alfa, jakim jest dyrektor instytutu. Uderzasz kłykciami w te drzwi i czujesz, jak rezonuje taka chłodna, elegancka politura drzwi z intarsjami z różnych rodzajów drewna. Mogą kosztować sporą fortunę. Po drugiej stronie słyszysz kroki i widzisz mężczyznę. Trochę starszego od ciebie, ale może 12, nie więcej niż 15 lat. Siwawego, mocno potarganego, w zielonej marynarce, elegancko ubrany w krawat. Ma takie małe półksiężycowe okulary, które przydają ci taki myśl, że to jest człowiek, który chyba nie do końca traktuje życie poważnie, albo przynajmniej tak się ubiera. Ale jego twarz jest marsowa. On tak spogląda ze smutkiem na ciebie i tak spogląda przez ramię i widzisz, że ma gościa. Jakaś kobieta siedzi przy biurku i płacze. Profesor Łukasiewicz zaprasza cię do środka i mówi: nie wiem, czy się znacie, to pani Marianna Łuczak, żona pana doktora. Pan doktor od wczoraj nie wrócił do domu i nie wiemy, gdzie jest. I tu bym zakończył sesję na dzisiaj.